To tygiel, w którym tworzą się i giną światy. Droga Mleczna kojarzy się z czymś miłym i słodkim, ale jest monstrualna. To jedna z miliardów galaktyk, a my mieszkamy na jej obrzeżach. Niedawno odkryliśmy, że nasza galaktyka zderza się z dwiema mniejszymi. Jest mozaiką gwiazd pełnych blasku i zacieniającego pyłu. Dociera do nas zaskakująco mało światła z jasnej Drogi Mlecznej. Obserwujemy tu skrajności, gwiazdy leniwie pełzające i pędzące z prędkością milionów kilometrów na godzinę. Naukowcy spojrzeli w galaktyczne jądro ciemności i zbadali szlaki przez Drogę Mleczną. Kosmos. Tajemnice Wszechświata. Droga Mleczna. Galaktyka, w której żyjemy. Jej średnica wynosi 100 tysięcy lat świetlnych, a masa ponad bilion mas Słońca. Narodziła się 13 miliardów lat temu, ale jej ewolucja trwa do dziś. Oto nasza galaktyka, Droga Mleczna. Droga Mleczna jest bardzo aktywną galaktyką. Przypomina wielki plac budowy, ciągle coś się tu dzieje. Rodzą się nowe gwiazdy, a stare umierają. Z ich materii powstają nowe obiekty. W tym rozgardiaszu leży nasz maleńki Układ Słoneczny i wiele innych. Droga Mleczna to nasza gwiezdna rodzina. Gromadnie przemierza Wszechświat, a jej elementy krążą wokół wspólnego środka masy. Spiralne ramiona galaktyki sięgają daleko. Kryją tajemnice początku i końca układu. Gwiazdy Drogi Mlecznej nocą rozświetlają bezchmurne niebo niczym świetlista wstęga. Starożytni Egipcjanie widzieli w rzece na nieboskłonie drogę do zaświatów, ale to Grekom zawdzięczamy nazwę tego obiektu. Galaktikos oznacza mleczny, stąd termin galaktyka. Choć ludzie byli przekonani, że mieszkają w centrum Wszechświata, okazało się, że daleko nam nawet do środka własnej galaktyki. Patrząc w nocne niebo, widzimy białą wstęgę zwaną Drogą Mleczną. To jedno ze spiralnych ramion galaktyki, a dokładniej jego część, wybiegająca z centrum w stronę Układu Słonecznego. Nie widzimy jądra galaktyki, ale gwiazdy Drogi Mlecznej są bliżej niego przynajmniej o kilka tysięcy lat świetlnych. Obserwacja z Ziemi Drogi Mlecznej jest jak patrzenie na monetę od strony kantu. Trudno się domyślić, jaki ma kształt. Oglądając galaktykę od zewnątrz, stwierdzi się, że ma formę dysku. Przypomina frisbee. Patrząc z jego osi, trudno ocenić grubość. Drogę Mleczną można porównać do wielkiego miasta. I tu mamy centrum, ogromne obiekty, nieustanny ruch i przeróżne wydarzenia. Na peryferiach galaktyki życie jest mniej intensywne. Panują lepsze warunki, jest miło. To idealne miejsce na życie rodzinne. Tu właśnie mieszkamy. Układ Słoneczny mieści się na spiralnym ramieniu Drogi Mlecznej. 26 tysięcy lat świetlnych od tętniącego życiem centrum. Galaktyka jest tak wielka, że jeden obieg wokół jej centrum zajmuje Ziemi ćwierć miliarda lat. Układ Słoneczny leży w połowie drogi na peryferia galaktyki. Z tego miejsca nie można zaobserwować, co się dzieje po przeciwnej stronie. Wzrok nie przeniknie centrum. Na przedmieściach gęstość zabudowy i zaludnienia maleje. Mamy tu odludzie, galaktyczną otulinę, w której bardzo stare gwiazdy krążą po największych orbitach.
Otoczka Drogi Mlecznej sięga daleko poza rozproszone galaktyczne obiekty na skraju. Wokół nas krążą inne galaktyki, tworzące grupę lokalną. Drogę Mleczną możemy porównać do Los Angeles. Grupa lokalna to otaczające je hrabstwa Kalifornii. Razem tworzą cały stan. Oprócz wielkiej Drogi Mlecznej i jeszcze rozleglejszej galaktyki Andromedy, grupa lokalna zawiera prawie 50 mniejszych obiektów. Najbliższy leży 40 tysięcy lat świetlnych od nas. Dobrze widoczne z południowej półkuli Wielki i Mały Obłok Magellana okrążają Drogę Mleczną. To małe galaktyki zwane karłowatymi. W skład naszej grupy lokalnej wchodzi ich kilkadziesiąt. Krążą w niej, przeważając liczebnie nad wielkimi galaktykami. Dzięki położeniu w zewnętrznej części galaktyki możemy łatwo obserwować, co się dzieje poza Drogą Mleczną. Widzimy dalsze rejony Wszechświata, sąsiednie galaktyki i gromady galaktyk poza naszą grupą lokalną. Poza otoczeniem Drogi Mlecznej leżą wielkie gromady kuliste. Są to obszary gęsto wypełnione gwiazdami o podobnej budowie. Przypominają dzielnice etniczne na skalę galaktyki. Gromady kuliste powstawały na początku istnienia galaktyki. Należą do nich jedne z najstarszych gwiazd. Niektóre mają nawet 12-13 miliardów lat. Gromady zawierają od 100 tysięcy do miliona gwiazd. Gromady kuliste są prawie tak stare jak Wszechświat. Dały nam pierwsze wskazówki o naszym położeniu w galaktyce. Obserwowaliśmy gromady kuliste, ale ich koncentracja znajduje się gdzieś daleko. To dla nas jedna z pierwszych wskazówek co do położenia środka galaktyki. Gromady krążą wokół punktu oddalonego od nas o 27 tysięcy lat świetlnych. Nie możemy oddalić się od naszej galaktyki, żeby zobaczyć jej środek. Jednak obserwacja innych galaktyk i uwzględnienie wiedzy o naszym otoczeniu pozwala stworzyć dość wierny obraz Drogi Mlecznej. Gdy pierwszy raz astronomowie wypatrzyli galaktyki przez teleskop, nie wiedzieli, czym one są. Przypuszczali, że to mgławice w Drodze Mlecznej. Podziwiali ich spiralny kształt. Skatalogowali je schematycznie na podstawie wyglądu. Astronomowie wyróżniają cztery główne rodzaje galaktyk. Eliptyczne, złożone ze starych gwiazd, nie rotują. Galaktyki soczewkowate składają się z jądra i jednorodnego dysku. Procesy gwiazdotwórcze są tam bardzo słabe. Galaktyki nieregularne nie mają określonego kształtu, na przykład obłoki Magellana. Wreszcie galaktyki spiralne, wśród nich nasza Droga Mleczna. Przypominają wir, w którym krążą młode i stare gwiazdy. Dawniej uważano, że galaktyki eliptyczne zapadają się, tworząc spirale lub na odwrót. Ramiona spiralnych łączą się, tworząc elipsy. Trudno było określić kierunek przemian. Wiadomo tylko, że galaktyki eliptyczne miewają ogromne rozmiary. Centaurus A, zdeformowana galaktyka eliptyczna, leży 13 milionów lat świetlnych od Ziemi. Wskazuje, czemu takie galaktyki bywają ogromne. Istnieją dowody, że większa galaktyka pochłonęła mniejszą galaktykę spiralną. Można założyć, że te największe galaktyki eliptyczne powstały z połączenia kilku obiektów spiralnych i innych. W najbliższym czasie Drodze Mlecznej nie grozi wchłonięcie przez inną galaktykę, ale w jej jądrze leży niezwykła tajemnica. Niedawno odkryto, że Droga Mleczna należy do galaktyk spiralnych z poprzeczką. Przez jej środek przebiega pasmo gwiazd, od którego odchodzą ramiona.
Poprzeczka ma 27 tysięcy lat świetlnych długości i jest głównym miejscem spotkań w galaktyce. Zebrało się w niej 30 milionów gwiazd. Poprzeczka Drogi Mlecznej jest efektem działania grawitacji, przyciągania gwiazd należących do dysku galaktyki i jej centralnego zgrubienia. Wokół środka Drogi Mlecznej leży kuliste skupisko gwiazd w wieku od 10 do 11 miliardów lat. Jego najważniejszym elementem jest największa osobliwość galaktyki – supermasywna czarna dziura. Choć zmieściłaby się między Ziemią a Słońcem, ma masę 4 miliony razy większą od naszej gwiazdy. Wydaje się to dużo, ale w innych galaktykach centralna czarna dziura może mieć masę nawet miliarda Słońc. Choć obiekt w środku Drogi Mlecznej nazywamy supermasywną czarną dziurą, w porównaniu do innych obiektów jest karzełkiem. Czarnych dziur bezpośrednio nie widać, ponieważ światło nie może ich opuścić. Naukowcy zdołali zlokalizować obiekt w centrum galaktyki dzięki źródłu radiowemu, gwieździe Sagittarius A w konstelacji Strzelca. W środku naszej galaktyki mamy wirującą czarną dziurę. Wykonuje obrót w 11 minut. Grawitacja wirującej czarnej dziury wprawia pobliskie gwiazdy w ruch obiegowy z prędkością nawet 5 milionów kilometrów na godzinę. Czarna dziura wpływa głównie na centrum galaktyki. My prawie nie odczuwamy jej przyciągania, bo Ziemia jest od niej bardzo oddalona. Niewyobrażalna wielkość Drogi Mlecznej ogranicza wpływ czarnej dziury. Droga Mleczna kojarzy się z czymś miłym i słodkim jak batonik. Przytłacza jednak swoją wielkością. Układ Słoneczny wydaje się ogromny. Statki kosmiczne wędrują do Saturna i Jowisza całymi latami. Ale gdyby Układ Słoneczny zmniejszyć do wielkości płyty CV, to Droga Mleczna miałaby wielkość Ziemi. Trudno sobie wyobrazić ogrom naszej galaktyki. To nie koniec dziwów. W centrum galaktyki panuje największy ruch i zamieszanie, ale na spiralnych ramionach też się dużo dzieje. Powstają tu nowe gwiazdy i tworzą się ich gromady. Oto nasza galaktyka. Dopiero zaczynamy badać jej centrum. Mieszkając na obrzeżach, nie możemy uzyskać dobrych obrazów. Widok zasłaniają nam nieprzejrzyste chmury gwiezdnego pyłu. Nawet najsilniejszy teleskop optyczny nie przeniknie ciemności. Żeby poznać Drogę Mleczną, musimy spojrzeć tam, gdzie wzrok nie sięga. Mimo swego ogromu i wielkich połaci pustki, Droga Mleczna zaskakuje aktywnością i mnogością tworów. Gromad gwiazd, mgławic i jaśniejących przybyszów z innych galaktyk. Dzięki rozwojowi technik obserwacji poznaliśmy zjawiska, o jakich nawet nie śniliśmy. Sonda New Horizons właśnie ruszyła na skraj Układu Słonecznego. Mieszkamy na pyłowej planecie, w pyłowej galaktyce, w pyłowym wszechświecie. Pusta przestrzeń kosmiczna wcale nie jest próżna. Przez teleskop optyczny spojrzy się najdalej do pierwszej chmury pyłu, która znajduje się dość blisko. Ze względu na wszechobecne chmury pyłu, większa część galaktyki pozostaje dla nas niewidoczna. Drobiny zasłaniają światło prawie wszystkich gwiazd Drogi Mlecznej. Aż trudno uwierzyć, że widzimy tylko małą część światła naszej jasnej galaktyki.
Większość zatrzymują chmury pyłu. Światło widzialne to tylko znikomy fragment widma elektromagnetycznego. Fale radiowe przenikają tam, gdzie światło nie dociera. We mgle wzrok może sięgać na kilka metrów, ale radio i telewizor działają bez zarzutu. Fale radiowe przebijają się przez pył. Wielce ułatwia to badanie gwiazd. Zjawisko odkryto zupełnie przypadkiem. W 1932 roku Karol Jansky, inżynier z laboratoriów Bella w New Jersey, zbudował antenę do identyfikacji źródła zakłóceń w transatlantyckiej linii telefonicznej. Dokonał zaskakującego odkrycia. Źródło leżało w środku galaktyki, w gwiazdozbiorze Strzelca. Dopiero dziesiątki lat później naukowcy stwierdzili, że Jansky pierwszy dostrzegł, że ciała niebieskie wysyłają fale radiowe. Tak narodziła się radioastronomia. Ale fale radiowe to dopiero początek. Ludzkie oko odbiera tylko znikomą część widma elektromagnetycznego. Zupełnie inny obraz kosmosu dają kamery termowizyjne. Aparaty termowizyjne reagują na promieniowanie cieplne i przekształcają je w widzialny obraz. To urządzenie nie rejestruje światła widzialnego, tylko fale cieplne. Zamienia je na obraz dla nas widzialny. W 2003 roku wysłano w kosmos teleskop Spitzera, wyposażony w kamery termowizyjne. Jego zadaniem jest obserwacja najmłodszych gwiazd i najodleglejszych galaktyk we Wszechświecie. Teleskop Spitzera ma miliony razy większą czułość niż ta kamera, ale działa na tej samej zasadzie. To urządzenie nie nadaje się do obserwacji nieba, ale pomaga strażakom ratować ofiary pożarów. Pomaga patrzeć przez kłęby dymu w płonących domach i dostrzec ciepło nieprzytomnej lub unieruchomionej osoby. Używając tej samej metody, astronom Susan Stolowi w innowacyjny sposób przedstawiła centrum galaktyki, oddalone od Ziemi o 26 tysięcy lat świetlnych. Ta wysokiej rozdzielczości układanka powstała ze złożenia 12 tysięcy zdjęć z teleskopu Spitzera. Wydaje się, że to ogromnie dużo, ale teleskop zrobił je zaledwie w 16 godzin. Ten fragment nieboskłonu ma rozmiary kątowe 4 na 3 razy większe od tarczy Księżyca. W centrum galaktyki odpowiada to obszarowi 900 na 700 lat świetlnych. Przebadano kawał przestrzeni. Poznawanie centrum galaktyki zaczęło się kilkadziesiąt lat temu. Wcześniej stosowano tylko światło widzialne. Pył międzygwiezdny osłabia je bilion razy. Badając pod czerwień, fale radiowe i rentgenowskie widzimy, co się dzieje w centrum. Fale różnej długości z widma elektromagnetycznego przekazują różne wiadomości o galaktyce. Każde pasmo inaczej reaguje na przeszkody po drodze. Fale radiowe mają najmniejszą energię, największą długość i są emitowane przez większość obiektów kosmicznych. Dalej w widmie znajdują się mikrofale, podczerwień, światło widzialne i ultrafiolet. Wysokoenergetyczne promieniowanie X ma fale o długości atomu. Emitują je czarne dziury i supernowe. Największą energię niosą kwanty gamma, powstające w kolizjach i rozpadzie cząstek elementarnych. Na przykład podczas wybuchu gwiazd w temperaturze miliardów stopni. Wszystkie fale razem wzięte przedstawiają astronomom złożony obraz kształtu i aktywności galaktyki. Większość, może nawet wszystkie, pomagają poznać kosmos. Różne pasma widma elektromagnetycznego przypominają struny skrzypiec. W muzyce fale dźwiękowe o różnej długości przekazują słuchaczom melodię. Ten utwór obejmuje kilka oktaw, od tonów niskich do wysokich.
Ludzkie oczy rejestrują tylko widzialne widmo światła. To jakbyśmy słyszeli tylko te dwa tony. Badając kosmos w szerszym zakresie fal, można się więcej dowiedzieć. Niedawno odkryto, że dwie małe galaktyki właśnie zderzają się z Drogą Mleczną. Z powodu wielkich chmur pyłu w dysku galaktyki nie mogliśmy ich wcześniej dostrzec. Dopiero niedawno przekonaliśmy się, że mieszkamy w środku tumanu. Niedługo po rozpoczęciu obserwacji w podczerwieni odkryliśmy małe galaktyki wchłaniane przez naszą. Mieszkając na peryferiach, trudno ocenić, jak wygląda Droga Mleczna. Radioastronomia i obserwacje optyczne dają pewien obraz wszechświata, ale żeby widzieć więcej, trzeba poszerzyć zakres badań. Skuteczną metodą poznawania Drogi Mlecznej jest obserwacja innych galaktyk i szukanie analogii między ich budową a pewnymi cechami naszej galaktyki. Na przykład widzimy chmury gazu ułożone wzdłuż spiralnych ramion. Podobnych obserwacji dokonujemy w sąsiedztwie Ziemi. Na tej podstawie wnioskujemy, że ramiona galaktyki muszą się łączyć z centrum. Wiemy, że Droga Mleczna ma cztery główne ramiona, ciągnące się niby arterie od centrum galaktyki. Od środka są to ramiona Węgielnicy, Tarczy Krzyża, Strzelca i ramię Perseusza. Jeżeli uznamy ramiona za przedmieścia galaktyki, to Układ Słoneczny leży w cichym, ślepym zaułku między ramionami Strzelca a Perseusza, zwanym ramieniem Oriona. Droga Mleczna składa się z kilkuset miliardów gwiazd, które są w nieustannym ruchu. Obiegamy centrum galaktyki, stopniowo zmieniając położenie. Sądzimy, że Słońce krąży w stałej odległości od środka Drogi Mlecznej, ale przenosi się między spiralnymi ramionami galaktyki. Ruch powoduje powstawanie skupisk zwanych falami gęstości o większej koncentracji gwiazd i gazu. Fale gęstości układają się wokół centrum galaktyki, gromadząc miliardy gwiazd. Dobrą analogią jest kolarstwo. Wszyscy jadą naprzód, ale peleton w pewnych miejscach pęcznieje, a w innych się rozciąga. Tak samo zachowują się ramiona spiralne. Gwiazdy krążą wokół centrum, czasem tworząc skupiska, a czasem się rozpraszając. Wciąż jednak okrążają środek galaktyki. Gwiazdy rzadko poruszają się samotnie. Otoczkę galaktyki tworzą głównie gromady kuliste. W dysku Drogi Mlecznej przeważają gromady otwarte, luźne grupy młodych gwiazd, grawitacyjnie trzymających się razem. Nazwa gromada otwarta świadczy, że gwiazdy mogą ją swobodnie opuszczać. Przeważnie wszystkie obiekty w takim skupisku powstały z jednej chmury gazu i pyłu. Z czasem oddalają się od siebie i swobodnie rozprzestrzeniają w galaktyce. W Drodze Mlecznej astronomowie naliczyli ponad 20 tysięcy gromad otwartych. Najbliżej Ziemi leżą Plejady. Powstały 100 milionów lat temu. Przeżyją dwa razy tyle w gromadzie, aż ramiona galaktyki rozedrą ją na strzępy. Słońce krąży samotnie, ale prawdopodobnie wcześniej było elementem otwartej gromady gwiazd. Słońce, gromady gwiazd, nasza planeta. W zasadzie cała galaktyka i dalsze twory wszechświata powstały z gazów i pyłów. Materia, teraz zasłaniająca nam widok, była gliną, z której nas ulepiono. Procesy gwiazdotwórcze trwają dalej. Nie ma nic piękniejszego niż zachód słońca. Wspaniałe widowisko zawdzięczamy pyłowi i gazom.
Zachodzące słońce mieni się barwami żółtą, pomarańczową, a nawet czerwoną. Po pierwsze, cząsteczki gazów w atmosferze rozpraszają błękitne światło na boki, a do naszych oczu dochodzą fale z czerwonego końca widma. Po drugie, cząstki pyłu, dymu i smogu silniej chłoną światło niebieskie niż czerwone. Nawet wspaniały błękit nieba jest złudzeniem optycznym. Dlaczego niebo jest błękitne, choć w atmosferze nie ma niebieskich gazów? Przechodząc przez atmosferę, światło niebieskie jest znacznie silniej rozpraszane niż to o większej długości fal. Rozproszone niebieskie światło dociera do nas ze wszystkich stron, a czerwone czy żółte pada głównie z tarczy słonecznej. Przestrzeń kosmiczna jest ciemna, ponieważ mało jest cząstek gazu i pyłu, które mogłyby odbić światło miliardów gwiazd. Przestrzeń kosmiczną można uznać za próżnię, ale na pewno nie doskonałą. 15% masy dysku galaktycznego, największej części Drogi Mlecznej, stanowią pyły i gazy. Chmury mogą się ciągnąć przez setki, a nawet tysiące lat świetlnych. Stanowią budulec dla obiektów powstających w galaktyce. Obłoki gazu i pyłu tworzą mgławice. To bardzo urokliwe miejsce. Najlepszy przykład to wielka mgławica w Orionie. W tym rejonie powstają nowe gwiazdy, a gaz wokół nich zaczyna świecić. Obserwujemy fluorescencję gazu pod wpływem promieniowania olbrzymich gwiazd sąsiadujących z mgławicą. Ten obłok świeci tak, że widać go gołym okiem. Mgławica Oriona odtwarza narodziny naszego świata. Słońce i planety powstały 5 miliardów lat temu pod wpływem grawitacji w gorącej, świecącej mgławicy. Gorące gwiazdy w mgławicy Oriona jonizują gaz promieniowaniem ultrafioletowym, więc nazywa się ją emisyjną. To jeden z rodzajów mgławic. Materia mgławic refleksyjnych odbija światło sąsiednich jasnych gwiazd. Mgławica Głowa Czarownicy należy do tego typu. Odbija i rozprasza światło gwiazdy Rigel. Ten typ mgławic wydaje się niebieski, podobnie jak niebo nad nami. Gaz silniej rozprasza światło niebieskie niż czerwone. Są też ciemne mgławice, na przykład głowa konia. Podczas zagłady małych gwiazd o wielkości Słońca powstają mgławice planetarne. Te ciemne, nietrwałe zjawiska, na przykład mgławica Kocie Oko, wyrzucają materię w przestrzeń międzygwiezdną. Powstaną z niej nowe słońca lub planety. Umierające gwiazdy wysyłają chmury pyłu i gazu. Po ich koncentracji rodzą się nowe gwiazdy. Na budowie nowych domów wykorzystuje się gruz. Podobnie rzecz się ma w Drodze Mlecznej. Gwiazdy wybuchają, rozrzucając materię, gaz, pył i ciężkie pierwiastki. Kiedyś powstaną z nich nowe gwiazdy. Mgławice to galaktyczne ośrodki przetwarzania surowców wtórnych. Recykling sprawdza się nie tylko na Ziemi. To naturalne prawo kosmosu. Nasze ciała są zbudowane z materii wyrzuconej do środowiska międzygwiezdnego przez wybuchające gwiazdy. Z niej powstał cały Układ Słoneczny. Kolejne pokolenia gwiazd prowadzą syntezę coraz cięższych cząstek, które tworzą później kolejne ciała niebieskie. Większość młodych, gorących gwiazd naszej galaktyki powstała na jej spiralnych ramionach. Obłoki gazu krążą po Drodze Mlecznej.
Przechodząc przez ramiona spiralne, ulegają zagęszczeniu. Ramię galaktyki to tylko chwilowe skupienie gwiazd. Ponieważ w tych miejscach jest ich więcej, skuteczniej ściągają gaz. Grawitacja łączy obłoki, które zapadając się mogą utworzyć nowe gwiazdy. W ramionach galaktyki gwiazdy szybko giną, bo pojawiają się tu szybko ewoluujące obiekty o ogromnej masie. Olbrzymie gwiazdy wysyłają wielką energię. Są bardzo jasne. Dlatego szybko zużywają swoje paliwo. Masywne gwiazdy żyją krótko. Znajdujemy je w pobliżu miejsca narodzin, na ramionach galaktyki, ponieważ przez krótkie życie nie zdołają się stamtąd oddalić. Potrafimy przewidzieć przyszłość niektórych gwiazd. Trudniej odtworzyć ich historię. Nowe techniki obserwacyjne ujawniły sekrety Miry A, badanej od dawna gwiazdy z Drogi Mlecznej. Od 400 lat Mira A jest ulubienicą astronomów. Łatwo ją dostrzec na nocnym niebie. Ostatnio teleskop kosmiczny Galax sfotografował Mirę A w ultrafiolecie. Na zdjęciu ujawnił się jej ślad o długości 13 lat świetlnych. Gwiazda prawdopodobnie przechodzi przez obłok gazu. Rozgrzane cząstki świecą, tworząc kosmiczny kilwater. Mira A pruje kosmos, jak łódź wodę. Ponieważ gwiazda mija ośrodek z prędkością 500 000 km na godzinę, jej ślad zawiera zapis drogi z ostatnich 30 tysięcy lat. Nie potrafimy dokładnie przewidzieć orbity Słońca wokół centrum Drogi Mlecznej. Możemy za to prześledzić historię Miry A. Jej ślad pomógł nam stworzyć model galaktyki i ruchu gwiazd wokół jej centrum. Na ramionach, czyli peryferiach Drogi Mlecznej, młode gwiazdy mają dość miejsca, by się swobodnie przemieszczać. Bliżej grubszego jądra galaktyki powstają korki. Najbliższa gwiazda znajduje się 4 lata świetlne od Słońca. Nawet w bezchmurną noc z dala od cywilizacji nie zobaczymy więcej niż 3000 gwiazd. Gdybyśmy mieszkali w jądrze galaktyki, nasze niebo rozświetlałby 1 000 000 obiektów. Ich światło byłoby tak silne jak słoneczne. Zniknąłby podział na dzień i noc. Byłoby jasno przez całą dobę. Życie wyglądałoby zupełnie inaczej niż obecnie. Czemu zawdzięczamy nasze położenie? Naukowcy przypisują je w znacznej mierze grawitacji. Grawitacja jest siłą napędową wszystkiego, co się dzieje w galaktyce. W jej jądrze kryje się mechanizm zasilający ogromną karuzelę. Galaktyki przypominają miasta. Wszystko się zmienia. Następują przebudowy i rewitalizacje dzielnic. Bez wątpienia kilka miliardów lat temu Droga Mleczna wyglądała zupełnie inaczej niż dziś. Zapewne była mniejsza i nie miała pięknych spiralnych ramion. Gdy materia gromadzi się pod wpływem grawitacji, zwykle formuje dysk. Pojawiają się wszędzie. Układ słoneczny ma kształt dysku. Droga Mleczna również, bo jej gwiazdy krążą w tym samym kierunku. Analogicznie do miasta, w galaktyce są rdzenni mieszkańcy i ludność napływowa. Niektóre gwiazdy powstały poza Drogą Mleczną i wniknęły do niej, żeby tutaj wieść żywot. Gdy galaktyki się mijają, grawitacja wpływa na ruch ich gwiazd i może zainicjować powstanie ramion spiralnych. Kształt Drogi Mlecznej sugeruje, że jest ona zbitką kilku galaktyk zebranych w zamierzchłej przeszłości. Zanim powstała astronomia rentgenowska, centrum galaktyki spowijała nieprzenikniona zasłona.
Teleskop rentgenowski pozwolił nam po raz pierwszy zlokalizować centrum galaktyki. Promienie X przedostają się przez pyły i gazy z dysku Drogi Mlecznej. Choć nie widzimy światła z jądra galaktyki, obserwujemy tam silne źródło promieni X. Rentgenowska gwiazda Sagittarius A jest utożsamiana z supermasywną czarną dziurą w centrum galaktyki. Czarnej dziury nie może opuścić światło ani inna forma promieniowania. Można jednak obserwować emisję pochodzącą z rozpędzonego gazu, chwytanego przez czarną dziurę, rozgrzanego do milionów stopni. Schwytane obiekty osiągają zawrotne prędkości. Do najskrajniejszych przypadków należą gwiazdy krążące wokół czarnej dziury z prędkością 10 tysięcy kilometrów na sekundę. Z taką prędkością okrążylibyśmy Ziemię w 4 sekundy. Takie tempo osiągają ogromne gwiazdy. Skoro gwiazdy obiegają środek galaktyki po ciasnej orbicie, musi je tam trzymać wielkie skupisko masy – czarna dziura. Z parametrów orbit gwiazd można obliczyć, że ma masę 3 do 4 milionów razy większą niż Słońce. Nie wiadomo, co było pierwsze – galaktyka czy czarna dziura. Ale wiemy, że w środku Drogi Mlecznej tkwi taki potężny obiekt. Supermasywne czarne dziury są typowym centrum galaktyk wielkości Drogi Mlecznej. Inne galaktyki spiralne i wielkie galaktyki eliptyczne też mają w swoich centrach supermasywne czarne dziury o masie od miliona do kilku miliardów mas Słońca. Wokół czarnej dziury krążą stare gwiazdy, wśród nich wiele czerwonych olbrzymów, setki razy większych od Słońca. Za ich sprawą w środku galaktyki powstaje ścisk godny Śródmieścia. Podobnie jak ludzie, gwiazdy mogą się rozpychać. Większość gwiazd w centrum galaktyki po prostu obiega czarną dziurę. Ale panuje tam taki tłok, że ciała niebieskie oddziałują na siebie grawitacyjnie i wzajemnie zmieniają swoje orbity. Potrącona gwiazda może utracić atmosferę i krążyć dalej jako samo jądro. Czasem spada do czarnej dziury i ginie. W pulsującym środowisku pełnym gwałtownych oddziaływań zachodzą także narodziny gwiazd. Wśród najszybszych gwiazd okrążających czarną dziurę są obiekty bardzo młode. To zaskakujące odkrycie. Trudno sobie wyobrazić, jak masywne, młode gwiazdy mogły się wykształcić w pobliżu czarnej dziury, a jednak powstały. Ostatnio stwierdzono, że nie wszystkie gwiazdy pozostają na zawsze w strefie czarnej dziury. Nieliczne potrafią uciec i wyruszają w szeroki wszechświat. Superszybkie gwiazdy osiągające prędkość 2,5 miliona kilometrów na godzinę mogą uciec z galaktyki. Gwiazdę może tak rozpędzić jedynie pole grawitacyjne potężnej czarnej dziury. Tylko w szczególnych warunkach grawitacja może tak przyspieszyć gwiazdę. Ciało musi tworzyć układ podwójny. Nie jest o niego trudno, skoro tylko nieliczne występują pojedynczo, a większość tworzy ciasne układy wielokrotne. Krążą wokół wspólnego środka masy, związane grawitacją. W zagęszczonym centrum galaktyki inne gwiazdy mogą skierować taki układ niebezpiecznie blisko czarnej dziury. W pewnej odległości siła przyciągania czarnej dziury jest silniejsza od oddziaływania grawitacyjnego gwiazd, więc rozrywa układ podwójny. Jedna z gwiazd zostaje porwana przez czarną dziurę do wnętrza lub na jeszcze ciaśniejszą orbitę. Druga gwiazda przejmuje większość energii układu i zostaje wystrzelona z ogromną prędkością. W modelu, w którym galaktyka to miasto, gwiazdy można by przyrównać do samochodów i pieszych.
super szybkie gwiazdy do samolotów lub dalekobieżnych pociągów. Marzy mi się podróż na takiej gwieździe. Niebo wokół mnie byłoby pokryte ciałami o jasności księżyca w pełni. Konstelacje zmieniałyby się na naszych oczach, ponieważ gwiazda mijałaby sąsiadów w szalonym tempie. Galaktyka jest wciąż w ruchu, jak tętniąca życiem metropolia. W sercu miasta znajduje się potężna czarna dziura. Najbliższe gwiazdy okrążają centrum w 11 minut. Ziemia jest położona daleko na spiralnym ramieniu, ale jej obieg trwa 250 milionów lat. Od czasu powstania Układ Słoneczny okrążył jądro galaktyki zaledwie 18 razy. Ze względu na ogrom Drogi Mlecznej łatwo zapomnieć, że jest ona tylko znikomym fragmentem rozszerzającego się Wszechświata. Słysząc o ekspansji Wszechświata, ludzie błędnie sądzą, że wszystkie odległości się zwiększają. Ja się wcale nie rozszerzam. Moje atomy i komórki zachowują pierwotną wielkość. Ziemia nie oddala się od Słońca. Rozszerzanie się Wszechświata obejmuje jedynie obiekty zbyt słabo związane grawitacją i innymi oddziaływaniami. Ponieważ lokalne związki między obiektami Drogi Mlecznej są silniejsze niż odśrodkowe tendencje we Wszechświecie, ekspansja nie dotyczy Układu Słonecznego. Droga Mleczna jest na kursie kolizyjnym z inną galaktyką spiralną. Jest to największy nasz sąsiad, galaktyka Andromedy. Szacuje się, że za 2-3 miliardy lat nastąpi zderzenie. Trudno powiedzieć, co się stanie. Gwiazdy raczej nie będą się zderzać. Choć obie galaktyki składają się z miliardów ciał niebieskich, odstępy między nimi są ogromne. Natomiast oddziaływanie grawitacyjne zmieni trajektorię poszczególnych ciał. W końcu zapewne powstanie wielka galaktyka eliptyczna. Jeszcze później kilkadziesiąt galaktyk grupy lokalnej utworzy jedną supergalaktykę. Liczba gwiazd w niej zacznie spadać. Niektóre będą odrzucane w przestrzeń międzygalaktyczną przez wzajemne oddziaływania grawitacyjne. W pierwszym okresie formowania Drogi Mlecznej gwiazdy tworzyły się w błyskawicznym tempie z surowca pozostałego po wielkim wybuchu. W miarę starzenia się galaktyki, procesy gwiazdotwórcze zwolniły kilkaset razy, do 4-6 nowych gwiazd rocznie. Droga Mleczna przeszła drastyczne zmiany i trudno stwierdzić, jak wyglądała przed miliardami lat. Z pewnością dawniej zasoby gazu i pyłu były większe, a liczba gwiazd mniejsza. Częściej występowały bardzo masywne i jasne gwiazdy. Później efektownie eksplodowały, rozrzucając materię po galaktyce. Z udziałem cięższych pierwiastków i metali powstały gwiazdy drugiej i trzeciej generacji. W niektórych młodszych galaktykach wciąż trwa budowlana gorączka. Obserwujemy galaktyki burzy gwiazdowej, w których nowe gwiazdy powstają nawet setki razy częściej niż w naszej. Z każdym pokoleniem proces gwiazdotwórczy zwalnia. W Drodze Mlecznej trwa on już od 13 miliardów lat. Z powodu wyczerpywania się zasobów gazu, niegdyś bardzo szybki proces gwiazdotwórczy w naszej galaktyce stracił intensywność. Gwiazdy powstają z tego ośrodka, a my właśnie przechodzimy prawdziwy kryzys gazowy. W końcu za biliony lat proces gwiazdotwórczy ustanie. Wielki galaktyczny projekt budowlany zostanie zamknięty. A gwiazdy, które oświetlają nasze niebo, ostatecznie zgasną. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amercom S.A. Tekst Jakub Szpetulski-Łazarowicz. Konsultacja Zbigniew Gawryś. Czytał Andrzej Leszczyński.